Siemaneczko wszystkim, z tej strony Jankes. Dzisiaj kolejny dzień z mojego życia. Pokażę wam, jak wygląda mój taki standardowy dzień. Przyjechałem teraz do rodziców, jestem w rodzinnym domu, więc też to trochę inaczej wygląda, mam trochę więcej luzu, brak obowiązków, brak tutaj pracy, jeżeli chodzi o klientów face to face, tylko praca bardziej stacjonarna, czyli online. W końcu się wyspałem, wam powiem, bo przez ostatnie 5-6 dni spałem po jakieś 4-5 godzin. No niestety po prostu nie mogłem spać. Wczoraj miałem taki zamiar też się wyspać, no i chyba po 5 godzinach niestety, ale to się przerwało. A dzisiaj, no mówię, mam dłuższy dzień, znaczy dzień będę miał krótszy, ale w końcu się wyspałem, bo naprawdę 8 godzin daje dużo. Tym bardziej po takim dniu. Ja teraz uciekam sobie przygotować jakieś śniadanko. Po drodze sprawdzimy, jak tam forma. Jestem w sumie po ile? Po 3, w sumie 3-4 tygodnie po zawodach. Waga obecnie się utrzymuje. Także idziemy zobaczyć, jak tam dzisiaj, bo wczoraj troszeczkę też podjadłem. Ale mi to na pewno teraz nie zaszkodzi, a pomoże. Także idziemy sprawdzić formę i zabieramy się za szykowanie śniadania. Także jest dosyć sucho, jak widzieliście, waga pokazała 74,4 w sumie razem z aparatem, bo na to mi też zwróciliście uwagę, więc jak widzicie, ta waga jest około 74, ale zawsze mam tak, że jak przyjeżdżam do domu, to waga, nie wiem dlaczego, ale mi spada. Przypuszczam, że głównie z tego powodu, nie wiem, zmiana klimatu może, czy coś w tym stylu, ale tak jak mówię, tutaj zawsze mam tą wagę troszeczkę niższą niż na przykład w Krakowie. I właśnie zabieram się teraz za śniadanie. No nie uciekaj, nie uciekaj. Zabieram się właśnie za śniadanie, ale przed śniadaniem zawsze piję sobie BCA, magnez i witaminkę C. Magnez chyba nie muszę mówić dlaczego, każdy wie. A jeżeli chodzi o BCA i witaminę C, to tu głównie ze względu na wysoki poziom kortyzolu w porannych godzinach. Dlatego mówię, no jeszcze mam taką możliwość, bo tutaj współpracuję z firmą, nie ukrywam tego, high-tech. Dostaję też po prostu od nich suplementy, więc mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli chodzi o śniadanie, no teraz będzie tutaj mały problem, bo jestem u rodziców, nie przygotowałem się za bardzo, nie kupiłem, nie zrobiłem zakupów większych. A miałem ochotę na jakiegoś omleta, jajecznicę, no ale nie ma wszystkich składników, więc trzeba sobie jakoś radzić. Dlatego koleżanka do mamuśki przyszła i zaczęła wątpliwali w kuchni. Dobra, wracając do meritum. Dzisiaj standardowo z aplikacją będziemy działać MyFitnessPal, aby ta kaloryczność się zgadzała, bo też przez ostatnie 3 dni miałem catering, więc troszeczkę zaniedbałem tutaj, nie dodawałem posiłków, no bo miałem wszystko wyliczone, także dzisiaj trochę pokombinujemy. Zapewne pójdzie jakaś za chwilę jajecznica, bo tylko to widziałem jest w lodówce, ale działamy, wbijamy w aplikację, aby się wszystko zgadzało, bo mówię, makro najważniejsze i w feedu makro dzisiaj pójdzie, także leci ostro ze śniadankiem. Wiecie co najlepsze? Tutaj wbijam aplikację. A zobaczcie, moją mamuśkę przed chwilą mogliście zobaczyć, jak uciekała, a zaraz tutaj wróci. Białeczko, zobaczcie, co sobie szykuje do śniadania. Na śniadanie. Owsianka, orzechy. Tutaj ma też cytrynę. No i to wszystko będzie zalewać odżywką białkową. Także moją rodzinę, jak widać, już się też udało przekonać do tutaj zdrowego odżywiania. Najpierw się wszystko zaczęło w sumie od taty. Ojciec postanowił, że chce coś ze sobą zrobić, bo po pewnej operacji troszeczkę mu kilogramów nabyło i wziął się. Powiedział, że to jest ten moment, chce się zmienić. No i ja już dołożyłem wszelkich starań. Oczywiście tutaj zadbałem o dietkę, o wszystko. Tutaj może wrzucę
zdjęcie z jego przemianą, co nam się udało zrobić w zaledwie kilka tygodni. I teraz dalej lecimy tym tempem. To znaczy może nie tempem, bo wiadomo, na początku szybko schodzi woda, dlatego ta waga bardzo szybko się zmieniała. Teraz już trochę wolniej, ale cały czas lecimy dalej. Teraz już jest, jak na tym zdjęciu, bodajże 5 kg w dół. Także jak widzicie, można. Od tamtej pory jestem w szoku, bo jak przyjeżdżam do domu, to zawsze zdrowo odżywianie, zawsze się zdrowo odżywia. I tutaj jest bardziej taka dieta już typowa Eat Fit You Macros. No, trochę mam problem z wymową, ale odnosząc się właśnie tutaj jeszcze do tej diety, ryż, kasza, stara się, teraz już po prostu zna mniej więcej proporcje, też jeszcze je waży. No i trzyma na przykład tam kaszę, ryby, czasami sobie coś na coś więcej pozwoli, czasami na coś mniej. Czasami jak jest jakaś impreza, to wiadomo, tam pójdzie, zje sobie coś innego, jakieś nawet dłuższe mięso, ale od poniedziałku, jak już wraca, zaczyna stosować dalej dietę i ta waga fajnie się utrzymuje, ta woda wtedy po 3 dniach schodzi i wszystko wraca do normy. Dlatego jak widzicie, można. Wiecie, jaka jest różnica między mieszkaniem w mieście a mieszkaniem na wsi? Taka, że w mieście się idzie do sklepu, a na wsi idzie się do ogródka. No i hop. I proszę, szczypioreczek z cebulkami. Malutka cebulka. Jest naprawdę świetny, jest ten szczypiorek, jest świeży, dlatego sobie troszeczkę urwę. No ale to jest właśnie zaleta mieszkania na wsi, że jeżeli chodzi na przykład o takie rzeczy jak warzywa czy coś, no to wyskakujemy do ogródka i już mamy. Tym bardziej w okresie letnim, no bo zimowym to wiadomo. No i będzie standardowa jajecznica. W sumie miała być jajecznica, ale postanowiłem, że jednak sobie zrobię takie bardziej coś a la sadzone jaja. Tutaj mam pomidorki, później na górę położę szczypiorek, wsypę od razu. Fajna sprawa, przyprawy, wszystko od razu mam. Bazylię, weźmiemy oregano, jeszcze sól, tutaj mamy sól sypaną himalajską, no i standardowo pieprz tutaj. Ok. No i jeszcze znalazłem w lodówce oliwki zielone, oliwki czarne, drylowane. Więc sobie dorzuciłem, bardzo fajna alternatywa do jajecznicy. Kiedyś wrzucałem nawet przepis odnośnie tego omleta. Jest naprawdę super. I oczywiście liczyłem to wszystko w bilans. 20 gramów, dokładnie 392 kalorie ma ten omlet. Teraz jeszcze dorzucę sobie pomidora na to wszystko. Ale warzyw już nie wliczam. Warzyw nie wliczam, wliczam tylko same produkty, jeżeli chodzi o tą kwestię. Chciałem sobie zrobić z szynką parmeńską albo z chorizo. Ostatnio też bardzo często taką jajecznicę robię. Wychodzi naprawdę mega, bo na przykład chorizo, no coś jak salami, jest dosyć, też ma, zawiera dużo sodu, jest słona. Naprawdę nie, w ogóle nie przyprawiam jeszcze jajecznicy. Wychodzi kosa. No ale niestety tutaj u mnie ciężko dostać takie rzeczy jak właśnie tutaj dobre jakieś salami czy jakąś szynkę parmeńską. No ale też nie oszukujmy się, nie jest ona najtańsza, dlatego tak sporadycznie bardziej z niej korzystam. Ale naprawdę smak jest świetny, ale dzisiaj ta jajecznica wejdzie tak samo jak i tamto. Także teraz się zabieram do jedzenia. No i przed chwilą właśnie jeszcze byłem na zakupach, właśnie wróciłem. Pojechałem głównie po pamiątki na 18. Także to mi się udało kupić. Ale to nie będę pokazywał, a w sumie to już będzie po 18, więc tam kilka widokówek, jakiś kubeczek. Chciałem kupić płatki owsiane, przeszedłem 5 sklepów, nie było nigdzie, kupiłem tylko paprykę zaraz do potrawki, którą będę szykował sobie na następny posiłek. Ale największe odkrycie to jest to, zobaczcie, dostałem właśnie paczkę od Bad Pack, przysłali mi jakieś produkty do testów. Ale jeszcze nawet nie wiem co, dlatego teraz otwieramy. Zobaczymy, co tam mamy w środku ciekawego. Paczka solidna, więc nóż też musi być solidny. Także jedziemy. Mm-hmm.
No i dokopałem się do środka. Teraz widzę wszystko zapakowane. A kurczę, trochę tego jest. Może teraz podwijam i wam pokażę, co tam ciekawego przyszło. Udało mi się to wszystko odpakować, naprawdę solidnie zapakowane. A więc tak, mamy tutaj olej kokosowy, tłoczony na zimno, nierafinowany. Jakiś tuńczyk, kawałki w sosie własnym. Ale widzicie, kawałki są solidne. Tutaj mamy 150 gramów, już po odsączeniu. 105 po odsączeniu, 150 cała puszka. Wygląda naprawdę solidnie. Tutaj pasta konpiro, nie wiem, jak to się wypowiada, papryczki, takie widzę małe, one są przypuszczam ostre. Jeśli chodzi o makrosy, 60 kalorii w 100 gramach, 15 gramów. Do tego mąka kokosowa, cały kilogram, dwa paka, też będziemy testować. Świetne źródło tłuszczy do omletów i tych spraw. No i największe w sumie chyba odkrycie, sosy widzę dodań, tylko żeby mi się to nie przewróciło. Afryka mama, to jest jakiś z pepperoni, z papryczek. Tutaj mamy jakąś inną, red chili, japan, no, nie umiem tego wypowiadać, ale na pewno spróbujemy. Zaraz w sumie będę robił taką potrawkę, więc wykorzystamy już to. Także taka paczuszka, sosiki, mąka kokosowa, te papryczki małe, olej kokosowy, tuńczyk. No i dziękuję firmie tutaj Bad Pack za tak liczne prezenty. Na pewno wszystko przetestuję, podzielę się z wami opiniami, jak te produkty wypadają. Bo te papryczki na przykład podobno świetnie się komponują w potrawkach. Mąki kokosowej w sumie powiem wam szczerze, że nigdy nie używałem, więc zaraz będzie ten pierwszy raz. Olej kokosowy, tuńczyk, jadłem raz, już nie raz, ale tu są naprawdę solidne te kawałki, więc przypuszczam, że te powinny być fajne. No i sosy. Sosy, też fajna sprawa. Może jeszcze zobaczę jak makro. Może weźmiemy ten z red chili. Jeżeli chodzi o makrosy, o, tutaj będzie widoczne, w 100 gramach mamy 90 kalorii, tłuszcz 6,7, nasycone węglowodany 2,5, składnik woda, czerwone chili, ocet, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz, papryka, sól, czosnek, cytryna, czyli widać skład też bardziej naturalny. Także mówię, tylko testować teraz, jak to wszystko smakowo. Ja teraz zrobię sobie swój posiłek przetreningowy, swoje ulubione warzywa na patelnię. Właśnie nagrywałem teraz nawet dla was przepis, żeby już tutaj nie zajmować miejsca. Może od razu podam link, bo pewnie poleci wcześniej. Tutaj mamy całą patelnię warzyw, mięsa, 300 gramów mięsa. Warzyw jest około 700. To zawsze rozdzielam teraz na dwa posiłki, sobie robię takie coś. O, w ten sposób, tak mniej więcej porówno. Teraz suwam to wszystko na makaron, 60 gramów makaronu orkiszowego akurat. Ok. No i tak wygląda na przykład mój posiłek przedtreningowy. Jak widzicie, objętościowo jest naprawdę solidnie zrobiony. Tych warzyw jest dużo, zapycha nieziemsko. I co jeszcze najważniejszego, często macie problem na przykład właśnie tutaj z mięsem, że mięsa macie 300 gram, 300 gramów jest na przykład mięsa, na posiłek macie 150, co zrobić, teraz jak to rozdzielić. Ja wam powiem, że ja robię taką potrawkę i nie patrzę, po prostu wrzucam te 300 gramów mięsa i rozdzielam mniej więcej na połowę. Nie ma znaczenia, czy wy to zjecie w jednym posiłku, czy to rozłożycie porówno na dwa idealnie, czy w jednym posiłku troszeczkę mniej, w drugim więcej, po prostu żeby się zgadzało makro dzienne. Także w jednym posiłku mniej zjecie, w drugim więcej, nie ma znaczenia. Tak samo ten makaron, że to wrzucam na dwie porcje od razu na tą patelnię i wtedy rozdzielam, też na oko nawet nie patrzę i powiem wam, że nie ma to większego znaczenia, dlatego nie utrudniajmy sobie życia.
A ja teraz się zabieram do jedzenia, bo lecę za chwilę na trening. No ja właśnie wróciłem z treningu, niestety nie nagrałem żadnego materiału, rozładowała mi się bateria i po prostu nie zabrałem ze sobą aparatu, teraz się naładował. Jeżeli chodzi o sam trening, za dużo się nie zmieniło od ostatniego. Trenuję teraz w okresie roztrenowania treningiem full body workout. Wykonuję po dwa ćwiczenia w sumie na dużą partię mięśniową, po jednym na małą. Serię 3-4 i ciężar na około 70%. Teraz sobie zrobię jaglankę według przepisu Oskara po treningu. Oskar ostatnio tutaj wrzucił fajny przepis na jaglankę potreningową, także wykorzystam go. Wykorzystam ten przepis, 75 gramów płatków jaglanych. Ja dostosuję to troszeczkę pod siebie, troszeczkę mniejsze porcje. Kakao, cynamon, banan. Także lecimy według jego przepisu, zobaczymy jak to wyjdzie. Tylko lekka modyfikacja. Dwie szklaneczki wody. Jak Oskar tam napisał, jedna. Druga. Czekamy jak się zagotuje, płatki już naszykowane. Teraz sobie uszykuję banana. Banana 50 gramów. Płatki w końcu dostałem w sklepie, szukałem ich długo. Chyba 6 sklepów zwiedziłem, ale znalazłem. Dobra, biorę się za banana, tu mam odżywkę białkową. Jeszcze cynamon i kakao. No to lecimy do płatków, od razu dosypę kakao, tutaj mam naturalne z Decamoreno. Ja nie sypę łyżką, Oskar tam napisał łyżeczka mała, ja wsypę mniej więcej 4 gramy, łyżeczka ma około 5, więc skorzystam tutaj z wagi. Cynamonu niestety nie mam, więc to pominę. Kakao, cynamon, małego banana, o jeszcze wiórki kokosowe i słodzik 10 gramów. 15. Jedną ręką ciężko obsługiwać, ale okej. Tak pięknie jest. Tutaj mam 50 gramów banana. Cynamonu niestety nie mam, no ale cóż. Także teraz to wszystko leci do garnka. Mi zaparowało banan i teraz to mieszamy przez 2 minuty. Tego banana teraz rozgniotę troszeczkę. No i teraz kolejny etap. I teraz Oskar napisał tak: orzechy, jakiś sos 0 kalorii. Do tego odżywkę białkową, suchy proszek i jeszcze był słodzik. Ja słodzik pominąłem, bo mam dosyć mocną odżywkę białkową, czekoladową, słodziutka jest, dlatego spróbuję bez słodzika. Teraz sypiemy na wierzch mnie tutaj 40 gramów odżywki białkowej i wszystko mieszamy. Powinien wyjść taki fajny, gęsty budyń. I tak wygląda Oskara jaglanka. Ja troszeczkę zmodyfikowałem skład. U mnie wygląda to tak. Tak jak mówię, płatki, kakao, białko. Ja tutaj nie używałem słodzików. Także może tutaj jeszcze podam gdzieś składniki. Albo wam zaraz pokażę. Tak to u mnie wyglądało. Białko wbijam That's the way. Bo akurat takie miałem pod ręką. Nie patrzę zazwyczaj na odżywkę białkową jaka, tylko po prostu pisuję proporcje. Wiórki kokosowe 10, płatki 70, banan 80, kakao już po prostu nie wliczałem do tego wszystkiego. No i płatki błyskawiczne. Także teraz kosztujemy, jeżeli chodzi o smak. Fajna taka w konsystencji budynia, budyniu. No to powiem wam, że no, zajebiste. Spróbuję jeszcze. Jeżeli chodzi o płatki jaglane, na przykład w Wolnecie, średnio mi podchodzą. Powiem wam, że ten przepis jest chyba chyba zacznie to wpadać mnie częściej teraz.
Nie, naprawdę jest zajebiste. Także mówię, spróbujcie ten przepis. Ja polecam z czystym sumieniem. Dobra, myślę, że będzie widać. Także testujemy to masełko teraz z nerkowców. Zaraz wam powiem, jak smakowo. O, jeżeli chodzi o konsystencję, strasznie zbite. Nie jest jakieś płynne. Ok. No i teraz smak. Tam miałem 15 gramów mam na posiłek, więc od razu sobie wezmę w ten sposób, spróbuję, żeby lepiej smak widzieć. Tutaj mamy 7 gramów twarde. Troszeczkę zakleję usta. Nie, powiem wam, że całkiem smaczne. Nie wiem, czy nie próbowałem z KFD bodajże. Chyba tak, z KFD próbowałem, z nerkowców, nie wiem, czy nie było lepsze. Ale to jeżeli w porównaniu do zwykłych ziemnych, zdecydowanie wybrałbym to. Także jeżeli chodzi o masło, możecie brać śmiało, aczkolwiek z KFD miałem okazję testować i mówię, chyba wypada troszeczkę lepiej. Ja lecę, bo mi się omlet pali. Omlecik już kawałek spróbowałem. Jest taki dosyć mocno kokosowy. Powiem wam, że był świetny na jakieś ciastka kokosowe. Trochę mi suchy wyszedł, bo nie dałem żadnego żółtka, żadnego mleka, nic kompletnie. Ale teraz go doprawię troszeczkę sosami. Właśnie teraz się przydadzą sosy z... Tutaj mam torbie, przywiozłem sobie specjalnie. 0 kalorii. Tutaj mam czekoladowy. Jeszcze brzoskwiniowy i karmelowy. Także troszeczkę tymi sosami teraz sobie leję. Jedyny minus tych sosów, że właśnie mają takie dozowniki i nie da się troszeczkę nalać, tylko jak się naciśnie, to już leje się po całym. Gorzej z Waldenem odkręcić, ale ten jest właśnie o tyle dobry, że możemy sobie sami polać. Także taki posiłek, troszeczkę na słodko, białko tłuszcz, znikoma ilość węgli. No to za chwilę zabieram się za jedzenie tego potwora. A z wami się już żegnam. Jeżeli podobał się taki vlog z życia, dajcie znać, czy kręcić więcej takich, czy bardziej jakichś merytorycznych materiałów. Także piszcie w komentarzach poniżej, co byście chcieli zobaczyć i właśnie mówię, czy nagrywać kolejne takie z życia vlogi. Pozdrawiam.